Bo od 6 lat tu bywam i nic z wierszu nie ukrywam. Chcę przedstawić w krótkim rysie, co jest u nas w wiadłospisie. Młodsze klasy uczą panie i trudne mają zadanie. Nas do życia przygotować, przy tym wszystkim nie zwariować. Pani Kasia z pierwszej klasy plastelinę zmienia w klasy, a kasztany i patyki zmienia w krowy i koniki. Kiedy pani śpiewa z nami, słucha wietrzyk za oknami. Nie zabrzęczy w klasie mucha, jeśli pani każe słuchać. Umie pióro zaczarować, by pisało trudne słowa, więc czasami nam się zdaje, że jest chyba wróżką z bajek. Na języku polskim każdy dobrze się bawi. Pani Plomb w dyktandzie każdy błąd znajdzie i poprawi. Przez lekturę przejść pomoże i zawsze jest w dobrym humorze. Wiele pięknych kwiatów znamy, tulipanów, róż i bzów. Dziś dla naszej pani dyrektor mamy najpiękniejsze kwiaty słów. Słowo miłość za jej troski, słowo wdzięczność za jej trud. Dar to skromny, dar uczniowski, wyśpiewany z serc jak znów. Wiele gwiazd na niebie błyszczy i srebrzysty płonie nów. Dziś dla pani mamy wszyscy najpiękniejsze gwiazdki słów. Niech nam pani dziś wybaczy, że byliśmy czasem źli. I z uśmiechem niech popatrzy, bo co złego, to nie my. Mogę przysiąc, gier tu mamy chyba z 1000. Lekcje z panem Darkiem uwielbiane są przez dziatwę. My lubimy pana Darka, poszlibyśmy za nim wszędzie. Choćby zaraz, choćby blisko, do lasu, parku czy na boisko. Nasz pan od WF-u razem z nami biegałby po lesie, tak jak my w trampkach i w dresie. Rzucamy plecaki, stroje skakujemy, cieszymy się jak wariaci, gdy w WF-u nadchodzi czas. Robimy skłony i 10 okrążeń. Myślę sobie, że zaraz spadnę i pewnie nie zdążę. A po plecach pod ciurkiem mi leci, nie ostatni to już raz. Panie Darku, dziękujemy dziś za tę grę siatkówkę, ćwiczenie serwów i do kosza rzut. Za to, że w piłkę nożną i u nich hokeja gramy jak wód. Ze wspanią Aliną traktowana jest z powagą i mnożenie i dzielenie może ważyć na ocenie. Gdy odrobione są lekcje wszystkie i gdy już sobie od dawna śpicie, gdy śpią spokojnie książki w tornistrze, ktoś wam zadania sprawdza w zeszycie. Ktoś za zeszytem przegląda zeszyt, choć jest zmęczona, jeszcze pracuje. Wystawia piątkę, bardzo się cieszy, bardzo jej przykro, gdy stawia dwóję, bo chciałaby przecież, by same piątki i szóstki biegły do siebie jedna za drugą. Więc co dzień w szkole jest już przed dzwonkiem, więc wieczorami nie śpi tak długo. Od pani Krupy wiemy, na jakiej planecie żyjemy. Jest północ, a gdzie południe? Takie są rośliny cudne. Nasza pani od przyrody tak nam o świecie mówić potrafi, że aż na mapie niebieskie plamy szumią jak morze i oceany. A co jest plamką żółto-czerwoną?
wyrasta górą wielką i stromą. Przed nami arkusz mapy nieduży, a my jesteśmy w wielkiej podróży. Co było obce, będzie nam znane, bo nasze Pan jest kapitanem. Na okręcie dookoła świata płynęła z nami przez te 3 lata. Święta nasza Pani Ewelina, do religii nas zagina. I tak wiedzą wszyscy koło, kochać Boga jest wesoło. Droga Pani, cóż Ci dam? Cóż służę w ofierze? Pani droga, ja do Boga pomodlam się szczerze. O Twe zdrowie w rzekłym słowie błagam Mego ręce. Przyjmij w niebie Bóg za siebie, mój pacierz cudzący. W dniu imienia te życzenia Pan Bóg spełni pewnie. Niebo płynął i nie zginął, i tak proszę rzewnie. Oj, historia to jest gratka, lecz niestety bywa rzadka. Pani Marchlewska Ci pomoże zdobyć wiedzę o zaborze. Pani Marchlewska nas uczyła, przez historyczne czasy prowadziła, od starożytności po czasy teraźniejsze, od wojny po wynalazki dzisiejsze. Byli królowie, rycerze i mitologia. Dzięki niej wiemy, co to jest chronologia. Za całą naukę Pani dziękujemy, dzięki tej wiedzy do gimnazjum iść możemy. Nasz komputer zachorował. Nie chce nam się zresetować. Płata figle, żarty stroi. Nawet myszka się go boi. Pani Marzena pomóc potrafi, lecz komputer potrzebuje terapii. Jest on chory, jednak czysto. Coś go łamie w twardym dysku. Czy ma może on anginę? Czy mamy dać mu aspirynę? Pani z głowy nam to wybiła, już komputer sama naprawiła. Ona się na informatyce zna i z każdym komputerem radę sobie da. Pani Ula pięknie śpiewa, namaluje kwiaty, drzewa. Wszystko chyba narysuje, zna się na instrumentach i pięknie maluje. Najlepsze lekcje, muzyka i plastyka. Na lekcji sztuki nuda znika. Pani Ula przez szkołę z piosenką przejść pomoże. Zawsze jest za drugą pomoże. Uśmiechnięta i radosna, u Pani Uli wciąż jest wiosna. Jednak najlepiej wie Pani Marzena, jak u nas często nastrój się zmienia. My jesteśmy najzwyklejsze dzieci. Mowa, aniołkami nas nie nazwiesz. Zdarza nam się bić, przeszkadzać, śmiecić i po prostu robić Pani na złość. Zdarza nam się lekcji nie odrobić, trudne łapy mieć i kleks ze życiem. Pani wie, że nic się nie da zrobić, inni nie będziemy, to jest życie. Więc się dla porządku trochę zrzyma, głos podnosi, nieraz dwóje wlepi. No. Ale długo w niebie nie wytrzyma, znów się uśmiecha, już jest lepiej. Jak jest zła, to człowiek też się poczy, dobra, to i gotów leć na głowę. No i tak się nasze życie toczy, czasem szare, czasem kolorowe. Jednak nie jest tajemnicą dla niej, ani dla nas, że choć się czubimy, to w gruncie rzeczy my i nasza Pani, co tu gadać, bardzo Cię lubimy.
jednak wszyscy siedzą i kanapki sobie jedzą. Lepsze, kto jest w młodszej grupie, z przyjemnością Markę w grupie. Na boisku trwale zgrywka, która tasa w piłkę wybrywa. Tuż po przerwie z niego tasa, niech się uczą ananas. My lubimy tak do zmiany i na lekcje chętnie gramy. Biedzi trochę nie zaszkodzi, zgarnąć teraz, póki młodzi. Lecz niestety wszystko mija i przychodzi już ta chwila. Koniec roku wszyscy bledną, każdy chce mieć dobrą średnią. Więc na głowie jest zdawanie i zaległych prac oddanie. Ty świadectwo masz już w ręce, zastanawiasz się naprawdę, co też z tobą dalej będzie, gdy nauki ci przybędzie. Do gimnazjum już ci trzeba, wiedza wszak nie spada z nieba. Żegnaj podstawówko ukochana, co witałaś nas od rana. Dziś krzyczymy, jaka szkoda, że się kończy ta przygoda.